Zespół teatralno-muzyczny z samorządowego zespołu szkół nr 1 w Opatowie, Misterium Bożonarodzeniowe, a opiekunami tej grupy są ojciec Jordan i Magdalena Szemraj. Wielkie brawa! Panował Herod, żył pośród gór Persji mędrzec, król Melchior. Pewnej nocy nad pałacem Melchiora zajaśniała gwiazda. Gwiazda tak jasna, że nawet księżyc stał się niewidoczny. Panie, ktoś się zbliża, dwie karawany podążają w naszym kierunku. Witaj, Melchiorze, przyjacielu. Witajcie i wy, Kasprze i Baltazarze. Cóż was sprowadza w tak dalekie strony? Drogi przyjacielu, nasze tajemne pisma mówiły, że ukaże się gwiazda, która zaprowadzi nas do Króla Królów. Gwiazda już na nas czeka. Natychmiast ruszajmy w drogę. Przygotowałem kosztowną i wspaniale pachnącą mirrę. Jako dar dla wielkiego króla. Ja zaś wiozę najcenniejsze kadzidło. Ja przygotowałem złoto i drogocenne kamienie. Cóż, skoro jesteśmy gotowi, ruszajmy. Gwiazda wskaże nam drogę.
Ja też chcę zobaczyć małego księcia. Królowie wiozą cenne dary. Ja podaruję nowonarodzonemu królowi 3 moje najładniejsze zabawki. Zabiorę piłkę, kolorową książkę i pluszowego misia. Dziadku, poczekaj na mnie! Dokąd się wybierasz? Idę i ja do małego księcia. Ja też zabrałem dla niego podarunki. Nic z tego, jesteś za mały. Droga jest długa i trudna. Natychmiast wracaj do domu i połóż się spać. Wyruszam sam i dotrę do księcia. Ja też chcę oddać mu pokłon. Proszę, zabierz tę piłkę. Będziesz miała towarzyszkę zabaw. Ojej, dziękuję bardzo. Nigdy nie miałam tak wspaniałej zabawki. Jestem stary i chory. Kiedyś wędrowałem z miasta do miasta i zwiedzałem świat tak jak ty. Teraz nie jestem w stanie dojść do sąsiada. Mam lekarstwo na pana smutki. Proszę,
to książka, w której znajduje się cały świat z wszystkimi roślinami i zwierzętami. Cóż za cuda! Będą mi one teraz towarzyszyć. Już nie będę taki smutny. Do widzenia, panu. Do widzenia, chłopcze. Biegają i bawią się. Teraz moja maskotka należy do ciebie. Będziesz mógł ją przytulać, gdy będzie ci smutno. Któremu podarowałem książkę i chorego chłopca, któremu podarowałem maskotkę. Cóż mam ci podarować? Nie mam więcej podarków. Alwino, dałeś Jezusowi najwspanialszy dar, swoje dobre serce. Zaszło słoneczko w czas, pierwsza gwiazda już się świeci. Do stołu siadać czas, chociaż lewo jest po trzeciej. Jedyna taka noc, bardzo długo wyczekana.
wy ile tchu, wyśpiewuje chwałę Pana. On w sercu zrodzi się, tak jak zrodził się na sianie. Tylko jedna jest taka noc, śpiewać nam się godzi, by na ziemię Pan z nieba zszedł i wstajęce się narodził. Tylko jedna jest taka noc, śpiewać nam się godzi, by na ziemię Pan z nieba zszedł. Wielkie brawa. To był zespół teatralno-muzyczny, ale nie uciekajcie, musicie się jeszcze raz ukłonić pięknie wszyscy. Dostaniecie słodycze i dyplom. Takie specjalne podziękowania dla zespołu teatralno-muzycznego z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie za wspaniałe misterium bożonarodzeniowe przygotowane na przegląd zespołów kolędniczych w ramach drugiego orszaku Trzech Króli. Wręczam ci to dyplom i słodycze. Mogę już Państwu teraz ogłosić, że to był ostatni zespół, jaki mogliśmy tutaj podziwiać na scenie. Na scenie zapraszam teraz na scenę burmistrza miasta i gminy Opatów, pana Andrzeja Hanieckiego. Zapraszam proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Marcina, księdza doktora Michała Spocińskiego i już oddaję głos panu burmistrzowi. Księże proboszczu, szanowni państwo, drogie dzieci przede wszystkim. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tego pięknego królewskiego orszaku z okazji święta Trzech Króli i podziękować, że mogłem z państwem tutaj wspólnie spędzić ten świąteczny czas. Drodzy państwo, jestem, że tak powiem, w niebo wzięty. Takie słowo panujące dzisiaj, pasujące chyba do dzisiejszego święta. Determinacją, ogromną pracowitością i sercem, które zostało tu włożone przez naszych młodych artystów. W większości, bo także jeden zespół był z odcinka osób dojrzałych, dorosłych już, prawda? Bardzo pięknie to właśnie serce się raduje. I między innymi właśnie dla tych naszych milusińskich, młodych artystów przychodzimy tutaj i z przyjemnością wsłuchujemy się w ich słowa, w ich dźwięki. Za to bardzo serdecznie wszystkim, którzy do tego się przyczynili, do organizacji i do tego artystycznego przedsięwzięcia, bardzo serdecznie dziękuję. I korzystając z tego okresu właśnie świąteczno-dorocznego, chciałem państwu z ogromną przyjemnością życzyć po prostu wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku. Jeszcze raz podziękować, że mieliśmy przyjemność, że miałem przyjemność z państwem dzisiaj spędzić ten piękny okres czasu. Jeszcze raz państwu bardzo serdecznie dziękuję. Tu zostało na początku przez prowadzących wymienione już wszyscy ci, którzy z państwa włożyli swoją pracę i swój trud. Także jeszcze raz
wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ja wiem, że ksiądz proboszcz miał wybrać podobno te osoby, które miały najpiękniejszy strój. Czy się udało dokonać takiego wyboru? Zanim dokonam tego wyboru, chciałem jeszcze podziękować na ręce pana burmistrza, gospodarzom tego miejsca, za zaproszenie nas, że tutaj za przewodem Gwiazdy Betlejemskiej mogliśmy dzisiaj dopełnić ten drugi już opatowski orszak Trzech Króli. To jest dla nas wielka radość. W tamtym roku był po raz pierwszy. Dzisiaj mamy już drugi opatowski orszak i tak pięknie przeżyty. Z takim wzruszeniem patrzyliśmy na te piękne dary serc, jakie młodzi artyści tutaj składali Panu Jezusowi w darze. Piękne śpiewy anielskie, piękne dary serca. Ze wzruszeniem patrzyłem na zaangażowanie, na wielką pasję tych młodych artystów, na ich entuzjazm. Oczywiście ten dla mnie szczególnie bliski sercu, bo przez cierpienie, przez ból, wyrażona miłość do Pana Jezusa, artystów z Zochcinka, zespół Oberon, szczególnie jako chciałbym wyróżnić, nie dlatego, że inne zespoły były, może dla mnie ten przez cierpienie jest jakoś szczególnie bliski, ale wszystkim artystom składam wielkie, serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, za piękną postawę tutaj i piękną miłość wyrażoną w kolędach, w tych inscenizacjach jasełkowych. Kultywujemy piękną tradycję w Opatowie. I mam nadzieję, panie burmistrzu, że za rok trzeci opatowski orszak dopełni się tutaj również w Opatowskim Domu Kultury. Chciałem podziękować pani Sandrze i księdzu Sylwestrowi za prowadzenie tego dzisiejszego orszaku Trzech Króli właśnie tu w Ośrodku Kultury, w Domu Kultury w Opatowie. Bardzo dziękuję za piękną pracę. No, myślę, że uzupełnialiście się w sposób wspaniały. Ksiądz Sylwester pokazał kolejne talenty, które zawsze gdzieś ukrywa, ale dzisiaj tutaj właśnie na scenie zaprezentował się bardzo pięknie i pani Sandro, dziękuję również za pomoc i wielką życzliwość. Chciałem jeszcze tak na koniec... Na koniec chciałbym wyróżnić, nie wiem, czy mogę wyróżnić, ale to byłoby chyba takie sprawiedliwe, gdybyśmy mogli poprosić tutaj małego Stasia i Marcina i mamę i tatę, bo to oni inscenizowali dzisiaj świętą rodzinę. Tu bohater nasz, tak wierny i tak dzielny, Staś mały, ale jest tak bogaty swoim pięknym. Proszę zobaczyć, jak pięknie udekorowane dziecko, jak ubrane, wspaniale. Pokaż się tutaj, Stasiu. Kim ty jesteś, Stasiu? Powiedz. Królem. Ale którym? Melchiorem. Proszę. Dla króla Melchiora mamy specjalną nagrodę. Myślę, że jeszcze coś się znajdzie tutaj, prawda? I są albumy. Jest starszy brat, jest Marcin. Dziękuję. On jest? Jezusem. Masz patrzeć teraz na swojego brata jak na Pana Jezusa. I mama, i tata. Bardzo dziękuję, panie profesor. My również dziękujemy za zaproszenie nas do udziału w Orszaku Trzech Króli. Jesteśmy tutaj, bo mamy za co Panu Bogu dziękować. Cieszymy się, że możemy Mu służyć tak, jak potrafimy. Dziękujemy bardzo. A ja poproszę pana burmistrza, żeby wręczył jako wyraz szczególnego naszego podziękowania dla rodziny, dla mamy, taty, dla Marcina i małego Stasia, Pismo Święte, Księga Rodzinna, Biblia Tysiąclecia. To jest dla całej rodziny, a no
Staś wyciąga rękę, musimy... Stasiowi musimy, tak? I Marcinowi. Dziękuję. No i jak nie kochać takich wspaniałych tutaj artystów? Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za Waszą obecność, za Waszą cierpliwość. Wiem, że jesteście już bardzo głodni i bardzo zmęczeni, ale chcieliśmy razem z Wami przeżywać ten orszak opatowski właśnie tutaj, w takiej podniosłej atmosferze. Dla Państwa się należą wielkie brawa za wytrwałość. Panie Burmistrzu, mamy wielkich artystów, wspaniałe talenty, piękną młodzież, wspaniałe dzieci. Gratuluję na ręce Pana Burmistrza, naszej wspaniałej młodzieży i naszym dzieciom. Niech ta ich postawa tutaj, zaangażowanie, ta pasja tworzenia i kultywowania naszej tradycji chrześcijańskiej realizuje się przez następne lata, byśmy byli tutaj dumni z naszych dzieci, z naszej młodzieży. Jeszcze raz na ręce Pana Burmistrza dziękuję za wspólne świętowanie Orszaku Trzech Króli. Proszę Państwa, ja jeszcze raz dziękuję i przyrzekam Państwu, proszę mnie trzymać za słowo, że w następnym roku, jak będziemy z księdzem proboszczem wychodzić na scenę, to ja tylko powiem dziękuję i ukłonię się. Tak. Bardzo Państwu dziękujemy, że byliście dziś z nami. Uważam przegląd zespołów kolędniczych Gody Opatowskie 2016 za udany i zamknięty, a zapraszam Państwa już 14 stycznia na Festiwal Kolęd i Pastorałek tutaj w Opatowskim Ośrodku Kultury od godziny 8 próby, a festiwal rozpoczniemy o godzinie 10. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś. Do widzenia, do usłyszenia. Thank you.